Cześć, witajcie. Długo mówiłem o tym w programie cyklicznym, że czekam, aż w końcu będzie lepsza pogoda, żeby wyjść z domu, żeby coś nagrać. No i w końcu jest lepsza pogoda, ale sami wiecie, jaka jest sytuacja. No, ale mimo wszystko wyszedłem. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Gdzieś tam na uboczu sobie jestem, unikam bardzo ludzi i co? I mam dla was przygotowaną małą prezentację tego tutaj oto gagatka, tego roweru. To jest Cross Level w wersji Tokio. To jest rower zbudowany na ramie karbonowej, na kołach WTB, na RockShoxie Reconie i na kilku innych częściach, o których wam zaraz trochę więcej opowiem. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda Cross Level w wersji Tokio. Jeśli chodzi o jego specyfikację, to tutaj musicie się bardziej posiłkować tym, co mają jakieś sklepy powystawione, które mają go w dostępności, bo ze strony Crossa on już zniknął. No na pierwszy rzut oka to oczywiście karbonowa rama. Jakbyście chcieli go porównać jakoś tak cenowo, jeśli chodzi o inne rowery Crossa, to jest mniej więcej półka cenowa levela 9, który jest na ramie aluminiowej, ale ma rebę i ma też trochę gratów z Deore XT. Tutaj natomiast jest korba pozagrupowa, w napędzie oczywiście 1x12. Kaseta jest SLX-a, przerzutka tylna jest także SLX-a. Hamulce tutaj są także pozagrupowe, to jest chyba taki model prawie Deore. Tutaj widać klamki, chwyty fajne silikonowe Crossa, też mi się bardzo podobają. No i monetka do Recona. Najfajniejszą rzeczą w tym rowerze to zdecydowanie jest no, to malowanie, które fajnie wypada. Nie wiadomo jeszcze, czy będą w tym roku Igrzyska Olimpijskie tak naprawdę. Natomiast taka wersja limitowana fajnie wygląda. Rurki, czyli kierownica, mostek, sztyca to jest także Cross, siodło jest także Crossa, opony to Schwalbe Rapid Rob, obręcze to są WTB ST i bodajże tak, one są w wersji 23 mm, można będzie sobie spokojnie zamleczyć. Tutaj jeszcze widać jakiś skitrany fajnie hamulec tylny. Co jeszcze warto powiedzieć? No to niestety, ale hardtaile karbonowe w Crossie nie mają osi boost. Tutaj są osie 142 mm. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo jak zobaczycie sobie grafiki takie, które pokazują ten rower, no to on wygląda tak trochę bardziej agresywnie, bym powiedział. No natomiast to jest wersja XL. Ja potrzebuję dosyć duży rower, mam 1,90 m, natomiast powiem wam, że na tej XL-ce mi się naprawdę świetnie jeździ. Jeśli jesteście wysocy, to bierzcie sobie XL-ki z Crossa, bo mega fajnie się na nich siedzi, ten rower się fajnie prowadzi. Chyba pierwszy raz miałem okazję na XL-ce, czyli na takim rowerze, który powinien być w moim rozmiarze jeździć. No i to są naprawdę fajne odczucia. I jeszcze raz sobie pokażmy może widelec, jak wygląda. To jest, jak mówiłem, RockShox Recon z blokadą w manetce. No i tak wygląda ten rower. Jeśli chodzi tak stricte o wrażenia z jazdy, no to naprawdę są bardzo pozytywne. Jedyna rzecz, którą ja bym zmienił na początku, to chyba bym sobie poszedł do serwisu i zmienił kable, bo lekko stukają, co tak w sumie się dosyć w kilku już rowerach Crossa takie coś miałem. No ale to jest gdzieś tam jakaś rzecz do późniejszej wymiany. A jeśli chodzi o całą resztę konfiguracji, tak zastanawiam się, ale tak naprawdę chyba bym w tym rowerze nic nie zmieniał, bo hamulce są co prawda pozagrupowe i może nie są aż tak wybitne jak XT-ki albo jak SLX-y, no ale mimo wszystko to są naprawdę fajne, mocne hamulce, z których no ja bym spokojnie korzystał, a uwierzcie mi, że kurczę swoje ważę i naprawdę one dają radę. Ja nie jeździłem jakoś hardkorowo, no bo teraz też trzeba trochę się pilnować z tym hardkorowym jeżdżeniem. No ale tak poza tym wszystkim to naprawdę bardzo fajny rower. I on kosztuje, jeśli się go złapie w sklepie, 5999 zł. No i myślę, że to jest taka dosyć uczciwa cena jak za taki rower, bo jest karbonowa rama i cała baza, cała reszta sprzętu jest naprawdę w fajnej konfiguracji. Więc jeśli ja bym się miał zastanawiać nad wyborem właśnie między tym rowerem a levelem 9, to bym na ten polował zdecydowanie. Dzisiaj to by było już wszystko. Oprócz tego filmu, który teraz oglądaliście, wrzucę także
takie bardziej ładne ujęcia z detalami tego roweru. No, no i myślę, że to by było na tyle. W przyszłym czasie mam nadzieję, że trochę będę Wam więcej filmów wrzucał. Mam nadzieję, jak się już wyrobię ze swoją pracą i będziemy się widzieli częściej. I wróci także program cykliczny, no bo teraz w sumie za bardzo nie ma wielu newsów. A jak się jakieś uzbierają, to coś dla Was nagram. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!